Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj już trzecia, ostatnia część opowieści o słonecznej Brazylii. Na ten dzisiejszy stan tego kraju ma duży wpływ, mieli bardzo duży wpływ Polacy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawie polskiej, o tych wpływach polskich właśnie tam, w Ameryce Południowej. Oczywiście będziemy opowiadać o tej historii Polski w Ameryce Południowej z panem Mirosławem Olszyckim, podróżnikiem, fotografem, doktorem nauk humanistycznych na Wydziale Historii. Serdecznie zapraszam. No i w tej Brazylii urządzono te szpitale, które najpierw przyjmowały tych wszystkich emigrantów z ziem polskich. I tam oni, prawdopodobnie to trwało około 2-3 tygodni, przechodzili tak zwaną kwarantannę. Ta kwarantanna trwała kilka tygodni i ci, którzy wyzdrowieli, którzy według tych brazylijskich lekarzy byli zdrowi, zostali rozdzielani do poszczególnych regionów Brazylii. I co się wydarzyło? Właśnie ci Polacy, którzy byli rolnikami, a Brazylia potrzebowała rolników, ponieważ w interiorze, a więc tej Amazonii chociażby, prawda, czy nawet troszkę bliżej na południe, w Stanach Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, były olbrzymie połacie ziemi niezagospodarowanej. Były to połacie ziemi zarośniętej drzewami, prawda? I ci Polacy zostali kierowani w te najgorsze, najbardziej takie wymagające wysiłku do zagospodarowania części Brazylii. No i z reguły to było tak, że Polacy emigrowali właśnie tam, tworzyli swoje enklawy, ponieważ trzeba powiedzieć, że do Brazylii, w ogóle do krajów Ameryki Łacińskiej, do innych krajów emigrowali przeważnie ci, którzy byli analfabetami. No, no, to tak. Było 95% analfabetów, którzy uciekali z Polski. Zresztą w ogóle w tamtych czasach no, szkolnictwo nie było aż tak bardzo mocno rozwinięte i niektórzy, i nawet duża część krajów, innych krajów europejskich było również analfabetami, ale w tym przypadku chodzi o Polaków. I ci Polacy, nie chcąc się asymilować z Brazylijczykami, tworzyli własne enklawy w tym interiorze, tam daleko od wschodniego wybrzeża. No ale tak, otrzymywali te 20 hektarów, bo faktycznie Brazylia się wywiązała z tych obietnic, ale nikt im nie powiedział, że otrzymają 20 hektarów dżungli. Dżungli, no właśnie. Lasu, który trzeba wykarczować. A teraz ci Polacy nie mieli narzędzi. Nie mieli czym tego zrobić. Jak rozumiem, nie otrzymali, po prostu musieli to robić. No była taka sytuacja, że trochę narzędzi na nich czekało, ale to były narzędzia, które nie nadawały się do karczowania tych olbrzymich pni. Bo przecież Brazylia, to proszę sobie mieć świadomość, że tam są drzewa, nie tak jak u nas w lesie, sosna, jodła, jakaś powiedzmy świerk, który możemy objąć rękoma, prawda? Tam są drzewa, eukaliptusy chociażby, które mają 10, 20, 30 metrów średnicy. No więc jak to mamy, co mamy zrobić? A narzędzia jakie otrzymali? Siekierę, jakąś piłę taką małą, ręczną, prawda? Trochę jakąś taczkę. No i to wszystko to powodowało, że oni no, nie wiedzieli co zrobić. Część ludzi chciała wracać, ale niestety nie mieli już za co wracać. Musieli sobie sami poradzić. No i tu jest olbrzymia historia polskiego wysiłku, osadnictwa polskiego na terenie Brazylii, zresztą nie tylko Brazylii, bo również na terenie Misiones w Argentynie również wydarzyła się podobna historia, gdzie ci Polacy nie mogąc już wrócić, prawda, nie mając za co, musieli sobie zorganizować życie właśnie na tym brazylijskim gruncie. I co robili? No więc robili, wypalali te drzewa, czyli nie było możliwości ucięcia, bo przecież to było niemożliwe. Wypalali te olbrzymie połacie tych hektarów tych drzew. Te drzewa oczywiście kruszyły się, to wszystko kilka miesięcy trwało. Przecież takie drzewo jak się spali, no to przecież korzenie no jeszcze tak. Są, prawda? To trzeba wszystko poczekać, aż to wszystko zginie. No, olbrzymi trud. To była bardzo trudna, ciężka praca tych pierwszych polskich osadników, którzy w XIX wieku pod koniec pojawili się na terenie Brazylii. Pierwsza osada polska w Brazylii była założona w roku 1867. To niedawno obchodziliśmy 150-lecie właśnie początku polskiego osadnictwa w Brazylii, 150 lat.
To była miejscowość, która nazywała się Brusque na obszarze stanu Santa Catarina. Santa Catarina to jest trochę niżej na południu Brazylii. To jest taki stan, gdzie również się osiedlali Niemcy, bo nie tylko Polacy emigrowali, również emigrowali do Brazylii Niemcy, Włosi, Hiszpanie. I ci Niemcy... Byli w podobnym charakterze jak my, Polacy. W podobnym charakterze, tak, bo też gospodarka rolnicza. No Niemcy oczywiście byli bardziej, że tak powiem, mieli większą kulturę tego rolnictwa, no bo byli bogaci. No przecież wiemy o tym, że Polacy no przecież byli cały czas pozbawiani bogactw. Tak. A szczególnie już w czasach zaborów, to już praktycznie w ogóle musieliśmy walczyć o przeżycie. Stąd właśnie to i chodziło i o wykształcenie, bo przecież nie było pieniędzy na szkoły i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w tym pierwszym, tej osadzie, gdzie osadzie Brazylii, gdzie zamieszkali Polacy i również Niemcy, to była osada, która nazywała się Brusque w stanie Santa Catarina. No i co ci Polacy zrobili? Ponieważ Polacy zawsze mają tą świadomość, że Niemcy to zabory, Niemcy to jest to, co że to tak powiem, my to chcemy unikać, bo przecież historia nas nauczyła, tak, że niestety tak. W naszej historii było bardzo mało pozytywnych momentów. Były takie oczywiście, ale bardzo mało. I ci Polacy postanowili z tej miejscowości po prostu uciec. Bo wydawało im się, że w tej wsi Niemcy będą ich wykorzystywać tylko i wyłącznie do pracy. Że nie będą mieli możliwości rozwoju. A ponieważ no jednak tą świadomość mieli, że są w innym świecie niż Europa, gdzie mają jeszcze trochę więcej możliwości niż na ziemiach polskich, w czasach zaborów oczywiście, to postanowili z tej miejscowości uciec i przeszli pieszo kilka tysięcy kilometrów, żeby zamieszkać tam, gdzie osiedlali się głównie właśnie Polacy w następnych etapach. To jest stan Parana, słynny stan Parana, to można powiedzieć Paranę kojarzymy z polskim osadnictwem i w okolicach miasta Curitiba. Tam się usadowili w miejscowości Pilarzinho i to była taka pierwsza miejscowość tylko polska, którą właśnie ci Polacy z tego niemieckiego obszaru Brazylii przeszli właśnie tutaj do ten region stanu Parana. No, historia niesamowita, bo przecież bardzo dużo to długo trwała ta podróż, prawda? I to było kilkadziesiąt rodzin. To były rodziny w ogóle z okolic Opola. Tam z tych okresów właśnie, z tych rejonów oni pochodzili. No i później się już dalej rozwijało to osadnictwo. Czyli 1869 pierwsze polskie rodziny, a później już coraz więcej. I taka masowa emigracja, którą nazwaliśmy w historii gorączką brazylijską, to dotyczy tej masowej, zorganizowanej już emigracji polskiej z ziem polskich do właśnie Brazylii, trwała od roku 1892 do praktycznie pierwszych lat I wojny światowej. Oblicza się, że właśnie w tym okresie wyemigrowało z ziem polskich około 115 tysięcy ludzi. No to jest, biorąc pod uwagę samą podróż, tak. Prawda? To, że to były biedne rodziny, niewykształcone, no to jest olbrzymia ilość. Można mieć świadomość, jak bardzo ci ludzie chcieli otrzymać tą ziemię. Prawda? Że mimo wszystko, mimo tego wysiłku, tych trudów swoich pracy na miejscu, postanowili jednak tą ziemię właśnie w tej Brazylii sięgnąć po nią. No i cóż, przyszła pierwsza wojna światowa, a więc ten okres, kiedy już Polska odzyskała niepodległość i tutaj w ogóle trzeba jeszcze zaznaczyć, że Brazylia, a właściwie Brazylijczycy, ministrowie, politycy, oni w obliczu międzynarodowych konferencji na świecie stawali w obronie Polski. Był taki brazylijski minister, właśnie polityk i prawnik, który na konferencji w Hadze w roku 1905 wręcz wstał i powiedział: my chcemy wolnej Polski. No to było na tamte czasy coś niewyobrażalnego. To byli Brazylijczycy, którzy chcieli wolnej Polski. To trzeba uświadomić większości z nas, że właśnie tam w Brazylii istniał ten ruch, który był bardzo pozytywnie nastawiony do polskiego społeczeństwa. No między innymi dlatego, że zobaczyli, że ci polscy rolnicy, którzy tam właśnie zakładali swoje osady, są bardzo pracowici, są religijni, bo te osady, one były zamknięte, to były enklawy, bo jak powiedziałem, Polacy się nie asymilowali. Nawet teraz w 7., 8. pokoleniu Polacy, potomkowie Polaków, którzy wyemigrowali w tamtych czasach, mówią wciąż po polsku. To jest coś niewyobrażalnego i nawet wtedy, jak dzisiaj, jak przyjedziemy do Brazylii i dotrzemy na przykład do
Curitiby, takiego głównego regionu, centrum polskości w tym państwie, poznamy, zobaczymy ulice, które się nazywają, nazwane polskimi nazwami. Zobaczymy wsie, które nazywają się po polsku, na przykład Morska Wola. To była taka wzorcowa osada założona w latach międzywojennych w Brazylii, gdzie ta polskość jest bardzo mocno obecna. Nie mamy tej świadomości, że żyje tam w Brazylii ponad 3 miliony ludzi polskiego pochodzenia. To jest jedna z największych emigracji, jaka w ogóle, polskich emigracji, jaka w ogóle jest na świecie. Prawdopodobnie druga po Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tylu Polaków, którzy w dalszym ciągu kultywują polskie tradycje. To jest w ogóle niewyobrażalne, polskie msze w języku polskim. No więc do tego pierwszej wojny światowej dotarliśmy. Już nastąpił okres międzywojenny później, czyli między pierwszą wojną a drugą. Mieliśmy 20 lat rozwoju bardzo mocnego w Polsce. Ale również wtedy ta emigracja istniała, już zorganizowana, bo przecież były takie ruchy w rządzie polskim w okresie międzywojennym, które coś wspominały o założeniu nowej Polski. Gdzieś tam właśnie na świecie. No i padło na tą Brazylię, że właśnie w tej Brazylii, żeby założyć tą nową Polskę, która miała być taką wzorcową, no, może nie kolonię, bo raczej my nie myśleliśmy w kategoriach kolonizacji jakiegokolwiek kraju, ale bardziej takiej enklawy polskiej kultury gdzieś na świecie. I to było bardzo, bardzo taki region, gdzie było dużo Polaków i tam prawdopodobnie by ta nowa Polska powstała. Jednak te pomysły upadły. Powstało kilka wzorcowych osad. Jedna z nich to właśnie Morska Wola, Orzeł Biały lub inne miejscowości, które do tej pory noszą te nazwy i w których mieszkają tylko i wyłącznie potomkowie Polaków. To był okres międzywojenny i tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, bo ja nie powiedziałem o tym, że w czasie I wojny światowej Brazylia była jedynym krajem, który wysłał oddział żołnierzy, który wszedł w skład armii generała Halera. To było coś niesamowitego. Brazylijczycy walczyli obok Polaków w Europie. No, być może było kilku potomków, czy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset potomków polskich tam w tej grupie, ale głównie byli Brazylijczycy właśnie, którzy walczyli obok Polaków o wyzwolenie Polski spod jarzma tych trzech zaborców. W okresie II wojny światowej Brazylia przystąpiła do wojny w ogóle bardzo późno, bo w roku 1942. Notabene trzeba powiedzieć, że ówczesny prezydent Brazylii, Getúlio Vargas, jego takim wzorcem był Mussolini, a więc to był czas nacjonalizmu, tak, prawda? To był czas również, no niestety, zwrócenia się przeciwko grupom imigranckim w Brazylii. To był bardzo niedobry czas nie tylko dla Polaków, którzy mieszkali w Brazylii, ale również dla innych grup narodowościowych, gdzie zamykano polskie szkoły, nie pozwolono uczyć się języka polskiego, nie można było rozmawiać po polsku. Niestety te ustawy, które właśnie ten ówczesny prezydent właśnie podpisywał, Getúlio Vargas, niestety one przetrwały prawie do lat 70. ubiegłego wieku. Był nawet taki moment, że w latach 70. takie starsze panie wychodziły z kościoła w Brazylii, nie pamiętam już w jakiej to było miejscowości, i na schodach rozmawiały po wyjściu z kościoła po polsku. No i doszedł do nich policjant i powiedział im, że jeżeli nie przestaną rozmawiać po polsku, zostaną aresztowane na 24 godziny za to, że spiskują przeciwko państwu brazylijskiemu. No więc można sobie uświadomić, jaki to był znów niedobry czas, tak, właśnie na gruncie brazylijskim, wtedy, kiedy junta wojskowa objęła władzę, praktycznie od lat 30. przed wojną, no do lat 80., a więc do okresu, kiedy nastąpiła zmiana w historii Polski, czyli zmieniło się wtedy prawie wszystko, a więc od momentu, kiedy wybrano w Rzymie na głowę kościoła katolickiego Jana Pawła II, kardynała Karola Wojtyłę, i on wtedy zmienił całość oblicza i Polski, a również Brazylii, bo pierwsza wizyta Jana Pawła II w Brazylii nastąpiła w roku 1980. I nasz papież pojechał tam do Curitiby, a więc do tego centrum polskości w Brazylii, gdzie na stadionie Couto Pereira, to był taki wielki stadion w centrum miasta, Curitiba, 70 tysięcy ludzi tam się mieści, spotkał się z całą rzeszą polskiej etnii, czyli z Polakami, z potomkami Polaków, którzy mieszkali w całej Brazylii. Tam przyjechało praktycznie, no nie wiem, bardzo dużo ludzi polskiego pochodzenia z innych obszarów Brazylii.
On się z nimi spotkał i powiedział takie znamienne słowa, że wy potomkowie jesteście, macie swoje korzenie nad Wisłą w Polsce, że nigdy o tym nie wolno zapomnieć, a jednocześnie jesteście ludźmi, którzy daliście wielki dar własnej kultury tym swoim nowym krajom, między innymi właśnie Brazylii. I tak właśnie było, bo przecież Polacy wnieśli bardzo dużo do kultury brazylijskiej. Nie tylko poprzez tą wieś, która się rozwijała i gdzie oni zakładali swoje gospodarstwa, kultywowali, prawda, swoje tradycje, ale również poprzez tą właśnie polskość taką typową, poprzez swoje stroje kolorowe, które się bardzo, notabene Brazylijczykom podobają. Właśnie te kolorowe polskie ludowe stroje, łęczyckie, łowickie, kieleckie, jeszcze inne. Oni wręcz są zachwyceni tą barwą polskiej kultury właśnie poprzez te kolorowe stroje. No i właśnie ten Jan Paweł II, który przyjechał po raz pierwszy do Curitiby, rozpoczął jakby proces przemian również w samej Brazylii, bo przecież 2 lata później po tej jego wizycie nastąpiła całkowicie zmiana polityczna w Brazylii. Wtedy ta junta wojskowa już odeszła w niepamięć, no w niepamięć może nie, bo ciągle przecież pamiętamy te 40-30 lat po wojnie, które niestety były wymierzone, ta ich polityka była wymierzona w grupy narodowościowe w Brazylii. Ale w tym czasie właśnie po przyjeździe Jana Pawła II zmieniło się oblicze Brazylii i wtedy już zaczęła się tak zwana demokracja, która do tej pory niby trwa, ale to jest tak różnie, prawda, bo raz jest źle, raz jest dobrze. Generalnie mamy tą demokrację, no wybierani są prezydenci. Niedawno był prezydent z opcji prawicowej, teraz jest z opcji lewicowej i to praktycznie tak ciągle się zmienia. Raz lewica, raz prawica, no ale generalnie Brazylia się rozwija. Wracając jeszcze do naszego papieża, trzeba powiedzieć, że papież również dowartościował Polonię. Bardzo ją dowartościował, bo Polacy w tym okresie, kiedy właśnie rządziła junta wojskowa, wstydzili się swojego pochodzenia. No trzeba to powiedzieć, którzy że... Czuli się wyobcowani sami. Bali się. No bo chociażby na przykładzie tych kobiet, które wyszły z kościoła, mówiły po polsku i za to miały być aresztowane, to Polacy bali się tej polskości. Oni wręcz nie chcieli siebie nazywać, że są Polakami. El Polako czy El Polaka. No to było takie właśnie kwintesencja nazwania Polaków na terenie Ameryki Południowej. Ale oni nie chcieli używać tego określenia. Wymyślali różne inne nazwy. Polonez, Poloneza, prawda, żeby tutaj zmienić tą nazwę. I wtedy, kiedy papież Jan Paweł II przybył do Brazylii, nagle wszyscy sobie uświadomili, że polska kultura to również jest Jan Paweł II. To jest ten najważniejszy człowiek w chrześcijaństwie, który jest Polakiem. I dzięki temu ci Polacy przestali się wstydzić tego swojego polskiego pochodzenia. Zaczęli wręcz sięgać do polskiej historii, uczyć się języka polskiego ci, którzy już zapomnieli, prawda, tego lub nie potrafili się nauczyć. I od tego momentu, od roku 1980, polska kultura jest w tej chwili jedną z takich najbardziej znamiennych, najbardziej znaczących w Brazylii, co jest zasługą właśnie naszego Polaka Jana Pawła II. Obecnie w Brazylii mieszka, tak jak powiedziałem wcześniej, około 3 milionów ludzi polskiego pochodzenia. Są to Polacy, którzy kultywują polskie tradycje i ciągle jednak rozmawiają po polsku. Mimo, że ten język jest już zniekształcony. No tak, są jakieś naleciałości zapewne. Są naleciałości. To jest język bardzo prosty. No, on sięga w zasadzie do tego XIX wieku. To jest polszczyzna naszej wsi z tamtego okresu. Ale możemy się porozumieć. Po polsku oczywiście rozumieją i nawet są skłonni, żeby Polaków, którzy przybywają z Europy, do nich przyjąć, gościć, są bardzo serdeczni. I moja taka refleksja jest, że trzeba tym Polakom, którzy tam są, pomóc. Bo oni ciągle potrzebują tej pomocy. Mimo, że już jest Polska wolna, że Polska jest niepodległa. Również Brazylia przecież jest krajem rozwijającym się. Jedną z największych gospodarek świata, bo bodajże chyba na 6. miejscu ta gospodarka brazylijska już jest w tej chwili. PKB w Brazylii to jest prawie 2 biliony dolarów. No to sobie możemy wyobrazić, jakie oni mają PKB w tej chwili, prawda? Że jest to kraj stukrotnie większy od Portugalii, 28-krotnie większy od Polski. No więc olbrzymi kraj, jeden z największych na świecie. I teraz ci Polacy są częścią tej brazylijskiej kultury. I myślę, że trzeba im ciągle pomagać, bo jednak to wszystko
wymaga środków, nakładów. Potrzebne jest Muzeum Polskie w Brazylii, takie, które by skupiło tą polską historię na terenie Brazylii. Potrzebne są środki na stroje dla tych zespołów ludowych, które są wspaniałym polskim ambasadorem, prawda? Te zespoły ludowe, które są tam na terenie Brazylii. Tak. One więc wręcz, no, może nie, nikomu nie ujmując, w Polsce nawet lepiej tańczą i lepiej śpiewają w językach, powiedzmy, polskim, prawda, niż niektóre zespoły, które są już na naszym, w naszym kraju. Dlatego myślę, że trzeba o to zadbać. Ta Polonia brazylijska, która w tej chwili jest, ciągle wymaga pomocy. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że bardzo bogato przybliżył nam Pan funkcjonowanie w ogóle Brazylii jako kraju, ale właśnie tej sprawy Polski, no, czyli tego, co nas, Polaków, powinno bardzo interesować. Dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu.